Za chwilę na tej scenie przed Państwem wystąpią tancerze, aktorzy, muzycy i wokaliści. Duma Gimnazjum Samorządowego nr 2 imienia Polaków Zesłanych na Sybir w Bolesławcu. Diamenty te szlifowane były przez nauczycieli. Panią Małgorzatę Janowską, panią Ewę Chrobot, panią Justynę Rapę i gościnnie przez pana Wojciecha Szejwaja. Młodzieży życzę udanego występu, a państwu wielu emocji. Młodzieży, zaczynamy! Ja w tym razie będę to porował. Słowa bywają kolczaste i mają cierpki smak. Słowa bywają też gorzkie jak prawda, którą nimi wypowiadamy. Słowa układają się w potok, by urosnąć do rzeki słów. Mądry gimnazjalista powiedział, że słowa nie nakarmią, ale mogą dać nadzieję. Wreszcie, na początku było słowo, a co będzie na końcu? Drogi widzu, zapraszamy Cię do świata naszych bohaterów. Historia, którą oddajemy pod Twój osąd, rozgrywa się w dwóch czasoprzestrzeniach. W latach 80. XX wieku i w czasach nam współczesnych. Mamy nadzieję, że te kilkadziesiąt minut, które z nami spędzisz, pozwoli Ci się wyciszyć, skłoni do zadumy i refleksji. Być może odpowiedź na postawione tu pytanie stanie się powodem do kolejnych przemyśleń. Na początku było słowo. Czy będzie dla nas ważne i na końcu? Stosowanie prezydenta myślu rysadem może oznaczać, że twoje dziecko będzie miało nawet do czterech łyków mniej. Wspaniale, Kasia. Patrz, mamo, jak się rozbalamy. Imponujący zmysł obserwacji. Właśnie. Maciek kola... Maciek! Maciek, ile razy mam cię wołać? Maciek! Mamo, już! Maciek, zaczynasz mnie wkurzać! Zara! Maciek! No mówię, że już! Yeah.
Let's go!
coś zrobię z nim. Gdy zamieniasz już rzeczywistość w sen, nie odnajdziesz się, nie znajdzie ciebie. Piekliśmy jedną kiełbaskę na trzech, ale to i tak cud, że zdobył dla nas wędziny. Mama cały czas pyta, gdzie on ma takie znajomości, że dostaje kiełbasy bez kartek. No, to zaszalałeś. My pojedziemy traktorem z przyczepką, albo w najlepszej sytuacji ciężarówką z budą. Zamiast ławek będą deski, dostaniemy bułkę z salcesonem, pasztetówką i kawę zbożową. Ale co tam, i tak będzie wesoło.
Słuchajcie, a kiedy pójdziemy na najnowszy film z Bruce'em Lee? Zapomnieliście, że niedługo grają Wejście Smoka? Przecież to niemożliwe. Kuba zapisał się do sekcji kung fu i nieustannie zamęczy nas nowymi chwytami. Pamiętacie, że jutro spotykamy się u mnie? Nie zgadniecie, co mam. No co? Czerwoną oranżadę czy mirindę z Peweksu? A może starsi byli na zakupach w NRD? Najnowszą płytę Lady Punk! Co? Jak ją zdobyłaś? Tato stał od kilku dni w kolejce po odkurzacz. A wiecie, że sklep AGD jest obok Empiku. No i jak się okazało, tam była też kolejka przez całą noc po płytę. No i jak? Udało się kupić? Czekaj! Tato trzymał w swojej kolejce miejsce dla mamy Robsona, która chciała kupić pralkę. No i w ramach wdzięczności udało się kupić dwie płyty. Dla Robsona i dla mnie. Dziewczyno, jak ja ci zazdroszczę. Ale to nic, w sobotę na Trójce, w liście przebojów, Niedźwiecki puści kryzysową narzeczoną, to sobie nagra. No to co, może zagramy jakiś kawałek z tej płyty? Super, tylko ruszajcie się, panowie. Pamiętacie, że Ewka ma jutro urodziny? Robson chce, żebyśmy zrobili niespodziankę. No pewnie, jak mogliśmy zapomnieć? A kto ma prezent? No ja przecież. Ostatnio czytałam taki poradnik.
Co, masz gryfę? A, to musisz leżeć. Co, nie masz leków? No tak, ale co ja ci poradzę, że jesteś sama? To nawet lepiej, nikt ci nie przeszkadza. Dobra, muszę kończyć na razie. Maciek, Ines, idźcie się myć, no raz, dwa. Nie. Co nie? Idzie Ines. Dlaczego ja? No bo tak. Idźcie się myć, bo zaraz ciepłej wody nie będzie, ojciec będzie potem zły. Dlaczego ty nas tak zawsze poganiasz? Bo chcę się umyć i spać, nie rozumiesz, jestem zmęczona. No to idź się pierwsza myć. Nie dyskutuj. Jak będziesz mieszkała u siebie, to zarośniesz w brudę. I wtedy będziesz sobie rządzić, ale ja na szczęście nie będę musiała na to patrzeć. Laski, idziecie z nami? Dokąd? Po co?
No piekiełka, bo słuchaczek stuki rapuje. Sam się stuki! Nie ogarnij się, łaska. O, ma wiadomość od Patrycji. Pisze, że jest super model iPhone'a na stronie kupsobieprzyjaciela.pl. Dobra, ja lecę go kupić. Dobra, ja też lecę. Muszę tylko wysłać newsa Agacie, że Jorka i Maciek. Ej, a nie możesz z nią pogadać? Przecież mieszkacie obok siebie. No co ty, naprawdę? Perfidnie zabawne. Nie po to inwestuję sprzęt, żeby teraz biegać po schodach. Dobra, idziemy. Chodź. Waszych obcych rąk, bo to jest nieczula nas na
komputerowa, ocknij się, gdzie masz Jolę? Skasowana! Maćku, syneczku, co ty mówisz? Człowieka nie można skasować. Nie można? Nie można? A co ty o tym wiesz? Wisz ciągle przy tym zabytkowym telefonie. Nie masz profilu na Facebooku. Nie macie, mamo, rozumiesz? Nie macie w sieci, nie macie w życiu. Maćku, syneczku, co ty mówisz? Co się stało z Jolą? Padła w sieci. Wyś wkleił elitne zdjęcie z jakimś kolesiem. Pisała mi, że to montaż, ale co mnie to? Zrobili ze mnie pośmiewisko. Synku, przecież jeszcze wszystko można naprawić. Porozmawiaj z Jolą, przeproś ją za podejrzenia. Mamo, ty nic nie rozumiesz. Nieważne, co ja wiem i co ja myślę. Liczy się, co o nas piszą, ile mamy lajków, kto nas od znajomych, a kto usuną. I Jolka ma status wolny. Koniec. Żaba. Nul. Kiedyś, dawno temu miałam przyjaciół. Taką paczkę. Chłopcy mieli swój zespół. Chodziliśmy na tańce do MDK-u. Zawsze trzymaliśmy się razem. Razem się uczyliśmy, razem jeździliśmy na rajdy, razem chodziliśmy na dyskoteki. Dostałam nawet płytę Lady Pan, wystaną przez całą noc w kolejce do Empiku. Nie było dnia, żebyśmy się nie spotkali. Gdziekolwiek. Na schodach przy bloku, w parku, w domu. My ze sobą rozmawialiśmy, synku. Nie hejtowaliśmy, nie lajkowaliśmy, rozmawialiśmy. Pewnie odmieni kiedyś nas.
Wojtek i Justynka.
towarzystwie najwspanialszej, najzdolniejszej, najpiękniejszej młodzieży Gimnazjum Samorządowego nr 2 imieniem Polaków zesłanych na Sybir, Bolesławskiej. Z tej młodzieży, z tej tutaj będącej na scenie, ale też z tej tam na publiczności. Jesteśmy dumni z nauczycieli, tych będących na scenie, ale też tych siedzących na publiczności. Szanowni Państwo, sukces zawdzięczamy tej młodzieży, przede wszystkim ich rodzicom i dziękujemy, że oddaliście nam swoje pociechy, żebyśmy mogli, już mówiłam wcześniej, szlifować te diamenty. Dziękuję przyjaciołom szkoły, bez was nie byłoby nic możliwe, ale przede wszystkim dziękuję nauczycielom przez wielkie N, które w tym gimnazjum pracują, którzy w tym gimnazjum pracują. I najważniejsza osoba, maszynistka, Majka Subik. Proszę Państwa, bez względu na to, co jeszcze człowiek wymyśli, jakie narzędzia, przyrządy i urządzenia, to zawsze po dzisiejszym dniu już wiem na pewno, że każdemu człowiekowi do szczęścia jest potrzebny drugi człowiek. Dziękuję Wam bardzo. Gościom Piątego Zjazdu mówię tylko, że to początek. Ciąg dalszy nastąpi w szkole. W piątek będziecie Państwo też mieli możliwość doznania niezapomnianych emocji. Dziękujemy. Ja kolejny raz miałam jako rodzic zaszczyt brać udział w tak fantastycznym, pięknym przedstawieniu. Myślę, że jest tutaj bardzo wielu dzisiaj rodziców, naszych wspaniałych, zdolnych uczniów i tych uczniów, którzy siedzą tam na widowni. I myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo dumni, że mamy takie dzieci w tak wspaniałym gimnazjum. Dziękuję wszystkim nauczycielom i dziękuję największemu przyjacielowi naszej szkoły, według mnie panu Wojtkowi Szajbajowi, który nam naprawdę na każdym kroku pomaga. Bardzo panie Wojtku dziękujemy. Nasi goście dzisiaj przedstawiamy. Gości przybyłych na zjazd tegoroczny zaprosiłam dzisiaj na ten musical, zapewniając, że będzie on, przyniesie on wiele wrażeń i że będzie to najwspanialsza młodzież, najzdolniejsza w naszym mieście. Nie skłamię, jeśli powiem, że również w okolicach. I tak właśnie jest. Myślę, że Państwo są zadowoleni i myślę, że Państwo naprawdę wyjdą stąd pełni wrażeń i przede wszystkim refleksji co do czasów, jakie mamy teraz. Niestety nie rozmawiamy, teraz właśnie lajkujemy, teraz fajtujemy i to jest bardzo trudne dla nas wytłumaczyć naszym dzieciom, żeby jednak tego nie było, żebyśmy jednak zaczęli między sobą rozmawiać. Dzięki gimnazjum nr 2, dzięki nauczycielom w tym gimnazjum naprawdę jest dużo lepiej i wiemy, że jest naprawdę i że będzie tak na pewno bardzo dobrze dalej. Dziękuję, życzę udanego pobytu dalszego w naszym mieście. Brawo!